Maybe the city needs our friend more than you think. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ten odcinek zaczyna się bardzo, bardzo intensywnie. Jesteśmy na największym, w największym, może nie w największym, w najgroźniejszym więzieniu. Jesteśmy w rafcie, to jest pływające więzienie, gdzie są utrzymywani wszyscy ci potężni przestępcy. Że tu będzie trzeba się naprawdę mocno postarać. No, część mamy. Uratowaliśmy Karibana Watanabi. Ale niestety spadliśmy na terytorium raftu. Pływające więzienie znajdujące się w Nowym Jorku. Tak jak już powiedziałem, wszyscy więksi przeciwnicy Spidermana byli tutaj. Wykryto sytuację. Przetrzymywani. Dobra. System wciąż nie działa. Uwaga. Idziemy dalej, bo tutaj się dużo... Auć! Mamy Rhino. Cześć, Rhino! Obyś lubił niespodzianki, pająku! Niespodzianki? O czym on mówi? Wykryto nieoczekiwany wzrost napięcia. Potrzebny zespół reagowania kryzysowego. No dobra, teraz tam. Hej, co z tobą? A, tkwię w więzieniu ze wszystkimi bandziorami, jakich złapałem przez ostatnie. Złapał mnie. Piękne, żeby było prawdziwe. Skorpion, możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę. A tu się będzie działo naprawdę dużo. Skorpion uciekł. Są goście z tarczami. O. Straciłam cię na sekundę. Wszystko gra? Nie do końca. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Monitoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Będziemy musieli się bardzo postarać, żeby się mocno nie dać zbić. Powiedział, dostając cios od normalnego bandyty. Dalej. Co jest, Spider-Manie? Myślałem, że mnie ścigasz! Jeszcze cię nie ścigam, bo uciekasz, no. Muszę go zatrzymać. No właśnie, gdzie on poleciał? O, skubane. Ale sklepia mi, że spróbuję! Jeśli powiesz, dla kogo działasz, nie zrobię ci krzywdy! Jak my go mamy złapać z kubańca? Czemu nikt nigdy nie korzysta z tej opcji? Chyba nie chce się... O, jest tutaj. Dobra. Mam cię. Aj, i przyleciał Vulture. Czyli mamy wszystkich. No to się teraz z tobą zadam. Vulture. Nie mam czasu na rozmowy. Musimy znowu złapać tego. A ty ciągle tu, a? Ten elektryczny jest najbardziej... Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy mieszkańcy Krat wyzwiali. Martin Lee również. Na wolności jest pięciu twoich największych wrogów. Że
on uciekł z powrotem do środka, czy mi się wydaje? Chyba tak, nie? Jesteśmy za nim. Jesteśmy za nim. Ładnie. Elektro, stój! Stój, Raniu! Jak mój nowy kostium? Twarzowy. Skąd go masz? I tak cię nie stać. No proszę. Jest i Rajno. O proszę, Mr. Lee jest na wolności. Cztery, pięciu. Pamiętajcie, nie wolno nam go zabić. Jestem za. Jeśli nie chcecie, nie musimy tego robić. Zdecydowanie chcemy. Oj, 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 oj. Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie! Tam jest! No, przyznam, że było bardzo intensywnie. Zobaczymy, jak czuje się Peter, bo przecież dostał zdrowe baty od chłopaków. To znaczy, że miasto zostało opanowane przez sześciu jego największych przeciwników. Pięciu, do których dołączył się Otto Octavius. Koniec, Normanie. Czas pokazać im prawdę. O Jezu, wypuścili broń biologiczną.
24 godziny później. Mówi Mary Jane Watson, raport specjalny Daily Bugle w sprawie ataku biologicznego. Na tę chwilę... Ciocia May jest chora. Tak, jasne. Mógłbyś... Dostasz to? Proszę, pewnie. Ale zapewnia, że nieprzerwanie pracuje nad skutecznym lekarstwem. 500 000 zarażonych. Panuje ścisła kwarantanna. Stable International bacznie pilnuje wszystkich strategicznych punktów. Na terenie miasta trwają walki policji i agentów Sable z więźniami Rikers oraz Tratwy. Tymczasem burmistrz Osborne oficjalnie nazwał Spidermana winnym ucieczki więźniów oraz epidemii i wysłał za nim list gończy. Nie dostarczył jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie, odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborne zapewnia, że Oscorp pracuje... Wyłącz to! ...nad surowicą, ale na razie brakuje dowodów, które potwierdziłyby tę tezę. Jak widzicie, nie jest dobrze. Wręcz przeciwnie, jest bardzo źle. 500 000 zarażonych. 6 najgroźniejszych przestępców. Doktor Octavius, dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz 14 złamanych kości. Co znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sejmu. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczyt kopnął. Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. Kto wie? No będzie nam na pewno się teraz... Będzie nam się bardzo ciężko poruszać po mieście, wygląda na to. Ten odcinek był bardzo, bardzo intensywny, powiem wam. Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegłych więźniów włączą siły w mieście i zajmują całe osiedla. Kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable ze wszelką cenę odnaleźć Octaviusa. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Nie wzmocnią techniki przesłuchania. I tortury. Nie martw się, zajmę się tym. To nasze miasto i pora je odzyskać. Świetnie, moi ludzie namierzają superzłoczyńców. Będę informował... Mamy obozy więźniów. Co? I mamy obozy Sable. Sytuację w mieście. I kupę agentów, którzy nas będą próbowali zastrzelić. Tak po prostu za darmo. Przegrali ze mną, ale pewnie mają dobre pakiety medyczne. Funkcjonariusze do górnego Chinatown. Wyświetlić przestępstwa w toku. No dobra, polećmy tam. Teraz trzeba wyczyścić miasto z tych wszystkich... łobuzów. Nowy Jork jest głośny, ale moja maska umie wychwytywać stłumione dźwięki. Takie, jakie wydawałaby związana ofiara. No dobra. Tutaj porwanie jest, tak? Peter, no wreszcie się dodzwoniłam. Wszystko gra? Ucieczka z więzienia wywróciła miasto do góry nogami. Nic mi nie jest, ciocia. Dobrze, uratowaliśmy kolegę. Przejdźmy do rzeczy. Dobranoc. Teraz walczymy z dwoma obozami. Za każdym razem. Zaraz przyjedzie policja, a ja mam inne rzeczy na głowie.
Gdzie bym się nie ruszył? Dobrze. Gdzie bym się nie ruszył, to gania mnie 15, znaczy ganiają mnie wszyscy możliwi ludzie w mieście. To tak się zrobiło bardzo, bardzo, bardzo niefajnie w tym momencie. No, spróbujmy chociaż jeden ten obóz więźniów jeszcze zrobić teraz, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Hej, tak jak mówiłem, nic mi nie jest, ciociu. Jestem bezpieczny. Bardziej martwię się o ciebie. Zupełnie niepotrzebnie. Fist to najbezpieczniejsze miejsce w mieście. Gorzej zna... Panacem? Yuri, natknąłem się na grupę zbiegów z Rikers. Całkiem nieźle się tu urządzili. Wyślę tam ludzi, ale przy obecnym obłożeniu może minąć trochę czasu, zanim zbiorę oddział. Wolę nie myśleć, czym ci goście mogą się zająć. Sam się tym zajmę. Dobra, dwóch zdjąłem. Gdzie tu jeszcze jest? Prześmij się z tym. Najpierw trzeba pozbywać tych na górze. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Tego się nie spodziewałeś. Kupę snajperów tu jest. Przede wszystkim tego trzeba zacząć. Duże te obozy są, także trzeba troszeczkę pobiegać tutaj. Ale można to zrobić relatywnie szybko, także. Markus, co u ciebie? Markus! Ktoś go widzi? Sprawdzę co, zaczekaj. Zostało trzech. Na tym poziomie. No dobrze, będą mnie jeszcze bili teraz, tak? Mamy rannego! Macie rannego? Z gości, tam są goście z rakietami. No właśnie, tak myślałem, że nam będzie. Dobra, bądźcie mili dla nowych kolegów. Będziecie razem siedzieć. Przecież trochę ich tu jest. Tam jest gość z wyrzutnią. Polecimy do niego. Oni są w pierwszej kolejności, trzeba ich zdejmować. Dlaczego nie łączą się w jedną wielką bandę? Nie ufają sobie nawzajem. Tym lepiej dla nas. Działają razem, ale w mniejszych grupach, które można rozbić. To się jeszcze okaże. Muszę lecieć. Jest szybki, nie zgub się go! Dobrano! Duży leży, ciach i następny. O, tu jest jakiś granat z tą wyrzutnią. Poś
myślał, że aż tylu gości marzy o powrocie do Paki. Jaj. Sieciobomba, bo tu jest was troszkę za dużo. Trochę ich trzeba zbić. Bardzo dużo ich tu jest, niestety. Znacznie więcej niż w tych obozach. Dobrze, że przychodzą po trochu. Skąd on bierze ten chłop? O, jakie fajne. Takiego jeszcze nie widziałem. Uła. Trzeba przyznać, że tu się działo. Droga wolna dla twoich ludzi. Przekaż mieszkańcom, że mogą wyjść już do sklepu. Dobra robota. Temu miastu brakuje jeszcze tylko tego, żeby zamieniło się w wielki spacerniak. No dobrze. Jak widzicie, całe miasto zamieniło się w opanowane przez bandytów... Spidermanie. Pole bitwy. Wywrócili do akcji. Oblegają nasze posterunki. Moi ludzie cię potrzebują. Leć do punktu obserwacyjnego w centrum, to podam szczegóły. Już lecę, tylko Octavius? Nie, jego dwóch sługusów. Nadal szukamy doktora. Przyznaję, boję się go. To chyba najważniejsze złoczyńca, jakiego spotkałam. To będzie ciężkie wyzwanie. Trzymajcie się. To będzie ciężkie wyzwanie, oczyszczenie miasta z tego wszystkiego, z tego całego bałaganu. Pokażę wam, jak to wygląda. Wygląda źle. W każdej dzielnicy jest nie dość, że obóz więźniów. A może nie w każdej, ale w tej jest. Na szczęście nie w każdej. Tu jest obóz więźniów. To jeszcze są obozy, posterunki Sable, które też, z którymi też trzeba walczyć. No, że mamy bardzo, bardzo wiele miejsc do wyczyszczenia, żeby uspokoić sytuację w mieście. Pojawiło się też parę misji pobocznych, nowych, ale tym może się już zajmiemy przy następnych odcinkach. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej. Maybe the city needs our friend more than you think.